Kilkanaście metrów od linii bocznej ustawiamy kwadratową zagrodę 2x2 metry. Za każdą piłkę umieszczoną w zagrodzie klasycznym wyrzutem z autu zawodnik zdobywa dla drużyny 10 punktów. Wyzwanie Cinkias Challenge z autu do celu. Za chwilę z autu do celu spróbuje trafić Emil Drozdowicz. A jak szacujesz, na ile to jest trudne wyzwanie? Znaczy, no za chwilę się okaże, czy będzie dla mnie trudne, czy nie. Czyli wolisz nie orzekać, zanim nie spróbujesz? No zdecydowanie, wolę pierwszy raz spróbować. Myślę, że no za chwilę będą jakieś rezultaty. Za każde trafienie do tej kwadratowej zagrody zdobywasz 10 punktów dla drużyny. Powodzenia. Dziękuję bardzo. Idealna 55/5 trafień w wyzwaniu z autu do celu. Wyrównałeś wynik najlepszy dotychczas Rafała Grodzickiego z ruchu. Jak się z tym czujesz? No niezwykle się cieszę, tym bardziej, że to nie jest moja konkurencja, bo na boisku tego nie wykonuję. No ale widzisz, nie może być w życiu za łatwo, przecież inaczej by ludzie myśleli, że nie ma challenge'u. No to jest oczywiste. Mówię, piłka nożna raczej się gra nogą, a czasem można też i fajnie ręką rzucić. Jak sędzia nie widzi. No dokładnie. W każdym razie 50 punktów od Ciebie dla Wisły, duży wkład w atrakcję dla kibiców. Dobra robota, dzięki za udział w programie. Cinkias PL, we exchange the world.